Okej, jestem z powrotem. Dobra, gdzie żeśmy skończyli z naszą Dziunią? Mamy 4 grzyby i młota. Dobra, chodźmy po schodkach. Z 5 grzyb. Ciekawe, co się stanie, jak zbiorę wszystkie. Dziunix, chodź. Tutaj są czaszki. Myślę, że to jest ważne. Resulm. No, masz rację. No chodź tu na górę, Dziunia. There is a deep hole in the stone. A tu? Stone box locked. A tu? Tu są wazy do rozwalenia. No naprawdę. Co ona się tak zamyśliła? Co jest? Aha, bo tu jeszcze niżej można zejść. Są jakieś grobowce, tu jest arka. Ale tu pewnie klucza trzeba. No, to nic nie zrobi. Co tego młota trzeba użyć? Może tu? No, tu nie chcę. Tu można w ogóle zejść na dół. Żeśmy nie schodzili. Tu jest ostatni grzyb. O, dostałam osiągnięcie za grzyba! Tu będziemy młotkiem walić. Chodź, walnij młotem raz porządnie. It'll be okay to take a piece of it. Super. Dobrze, to to mamy zrobione. Idziemy. Zio, zio, zio. Chodź tu, Dziunix. Nie oddalaj się. Bo cię pożre jakiś potwór. A nie, to było na górę. Ale fajne takie estetyckie klimaty. Podoba mi się. A wydaje mi się, że to tutaj, ale pewnie nie jestem. Ile ona tu przyjdzie. Tyle różnych grzybów. Kici, kici, miau, miau. No tutaj nie chcesz? To może tutaj. Insert krystal. Dobrze, insert krystal. Amazing device! I co tu można zrobić? Klucza masz. Dobrze, dobrze, Dziunia. Teraz idziemy na dół, bo ten klucz pewnie jest na dół, Dziunia! Na dół! Może ona jest jakaś niepociumana, naprawdę. Że też kot musi ją prowadzić. Za poczucie bycia adventurerem, no. Właśnie, nasze true adventurery. Musimy zagrać w jakąś grę Lego znowu. It's shining! O, super, znowu nas tepło gdzieś. The ground is shaking, I feel quite dizzy. Ojej, jesteśmy na statku jakimś. Teraz będziemy piratem. Dziunia, tu są beczki, napijmy się rumu. Pozdrawiam mój net. O nie, niedobry net. Mają się te grzybki. No, urocze grzybki. Aha, ona woli sprawdzać worki niż.
proszę. Dzwonik. A skrzynkę? Skrzynkę nie chcesz. No, choroba morska jak nic. Skrzynki są nieistotne. A to? Co to jest? No, grzybki poszły. Plądrować, gwałcić. Boże. Byle nie kotem. It's a can. I can't open it. Nie, nie dobrze. Dobrze, idziemy stąd. Wyżej. Patrz, Dziuniks, tu jest lina. Nie chcesz liny? Może jest za okienkiem. Tak, plądrowanko jak we wieśku. A tu? Tu nie chcesz, Dziuniks? Jakiejś kuli? Ej, ja mam nóż w ogóle w ekwipunku. Ja nie wiem, czy ja powinnam dawać Dziuni nóż. No chodź, że tu. Weź tą kulę czy coś. Aha, wywalone. O nie, nie mogę tu przejść! Jak to? Ja nie chcesz tej liny? Dziuniks. Wystrzel kota z armaty. Aha. Można zejść niżej, niżej nie można. Nie dało gdzieś jeszcze iść? Nie dało się. Nie. Co teraz? Ej, to może Dziuniks roztentęguj. Cześć, Osiek! Hejka. Zagadki kulki jarmatki. No, trochę zrypałeś. Nie, nie. Boże. What's in this sack? It smells like gunpowder. O, to będziemy mogli coś wystrzelić na pewno. A na pewno nie chcesz wziąć tej puszki tutaj? No, żeby się dało to otworzyć. Chcesz nożem otworzyć? I can open with this knife. O! I coś zażarła. Nie wiem. Nie wiem, coś zażarła, ale nie wiem co. Chodź tu, Dziuniks. Idziemy wystrzeliwać. Na ostro. No way out, I hope this will work. No ja też. Loading gunpowder. Nie ma to jak zabawy... wystrzeliwaniem. Dobrze, że nic nam się nie stało. Tam nie chcesz badać, a tu lina. Lina jakaś. Beczki! Tam jest rybka! Nie. O! Mam rybkę. Mam rybkę, Dziuniks, jesteśmy uratowani. Wychodzimy na pokład. O Boże, piraci z Karaibów jak nic. Ale walnie, że on zatopi ten statek. Tylko wypaść na animację wystrzału, jestem impreśnięty. O Boże. Dziuniks, nie chcesz posprzątać pokładu, czy coś? Poczuj się jak majtek. A, nic tam nie znalazłaś, Boże, co z ciebie za dziunia. I poszła na górę. Dobra, tu nie mamy klucza, więc pewnie będzie potrzebny klucz, ale zobaczę, co z tamtej strony jest jeszcze. Ja nie ufam tej Dziuni. A tutaj też jest jakieś ten... Mapa skarbów! To jest jakieś miejsce dla kapitana. No, nie możesz tam... O! Zżarłam jakiegoś kotleta, kurczaka. Weź przestrasz tego ptaka, no. Co z ciebie za kot?
No chodź tu, Dziu, nie no, mapa skarbów jest. Nie za bardzo mnie, Ciu. W sensie, ja nie lubię za bardzo takich dram pomiędzy różnymi aktorami. Jest mi tylko smutno, że w ogóle do takich dram dochodzi. It's birdseed. Ej, ja to mogłam zeżrać w ogóle. It may be her dinner. No to ją nakarm. Aha, i wzięła klucz. Spoko. Boże, ale mnie doswędzi dzisiaj. To jest masakra jakaś. Szoruj mokrą szmatą w majtkach. Jezus! Wracam. Nie wychodzi z rozśmieszka, Boże. Dobra. Czekaj, a co jest tutaj u góry? Jest koło sterowe. Nie chcesz posterować, Junior? Cześć, Yumi, Hosun. Hejka. Więc ja słyszałem, że to, że te babę, co go oskarżała, w końcu udupili i nawet jego ex-żony się za nim stawiły, więc mam nadzieję, że dla aktora się dobrze ułoży w życiu, bo chłop na to nie zasługuje. Znaczy, no, ja nie znam tej całej sprawy za bardzo w szczegółach, więc... Więc nie wiem, komu się co należy. Chciałabym tylko, żeby mieli spokój. Ogólnie. Tak by było najlepiej. Albo dostaniesz hajs, albo się wkurzysz, jeśli cię nos spędzi. No właśnie, albo będę jej ciastka jeść. U mnie się też tak mówiło. Fuller! Macham ci. Macham, 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 macham. No, nie ciu, tylko że wiesz, że to, co podają w mediach, też jest bardzo mocno pewnie podkolorowane i w ogóle to są takie typowo plotkarskie rzeczy, że na pewno większości informacji nie jest podawana do publicznej, no, do publiczności, żeby wiedzieć dokładnie, co się działo tak naprawdę, więc no. Więc to jest jak dla mnie tylko po prostu smutne. Co mogę powiedzieć? No Junia nie chce sterować okrętem. Pozdro 600. No dobra, to sobie otwórz tą skrzynkę. Chyba, że to nie jest do tego. Why is there a bean in the chest? Aha. Fasolka była zamknięta w skrzyni? No tak! Ja rozumiem, że jest większość rozprawy w internecie pewnie, ale... Czy wszystko tam podają? No nie wiem. Ja wiem tylko, że mnóstwo tego typu spraw jest bardzo mocno gdzieś tam ograniczona i na pewno nie podają wszystkiego, co się dzieje. Więc takie ocenianie ludzi to też tak trochę też tak trochę niefajnie, no. Ja wiem, że to są publiczne osoby i tak dalej, ale dlatego ja się wolę trzymać trochę z daleka. Mi jest po prostu smutno. Że takie rzeczy się dzieją. Dobra, czy ty zasadziłaś tą fasolkę? Albo ją, nie wiem, trzeba podlać, czy co? To jest jakaś kapusta. A tu? Tu Dziunia! Jezus. Nie mogę z nią. Ta kapusta. Nie chcesz tej kapusty wziąć? Dzięki bardzo, Mikołaj. Dobrej nocy. Ostatnio poszedł Dis na widok zobaczenia w sądzie. Co?
Ja już dawno się zgubiłam, Seba. Ten... Co ja mam zrobić teraz? Ja tą wasolkę zasadziłam i co? W tym wiatrze już nic nie ma. No, fresh water. Matko, Dziunia, czy wszystko trzeba ci mówić. Weź tą, podlej tą fasolkę. Amazing! O Boże! To jest Mario! Wspinamy się po fasoli. Wskamy się w sadzie. O Jezus! Dziunia, jak ty wyglądasz? Nie zabrałam wszystkich rzeczy w tamtym poziomie. Matko, gdzie my jesteśmy? Witamy w Grecji. Grzyby wchodzą mocno. Jak ja mam wybór, albo rage'ować się w Elden Ring, albo smucić się na rozprawach znanych ludzi, to wiem co. Umarliśmy chyba na tej fasoli. Jezus. Dziunix, tu jest ten! Tęczowy lizak i Excalibur. Excalikocibur. No, będę teraz musiała maksować tą grę. This word was inserted in the stone. Pewnie nie możesz tego wyciągnąć, bo nie jesteś królem Arturem. Tu jest tęcza. Tęczowa ta. Fontanna i spadające gwiazdy. Rainbow came out of a spring. Dziunia, tu coś jest. Tu! Coś na tym drzewku. It's strange, a crystal ball on the tree. Ale nie można tego wyciągnąć. Nie. A Dziunia, a tutaj są jakieś kwiatki. Chociaż tu bardziej chyba cię będzie interesować. Kot na chmurce. Gold coin is in the crystal. Też się nie da wyciągnąć. Ja nie wiem, co jest z tym światem nie tak. Ale nie tak wysoko. Tu idziemy sprawdzić. Sklep. I kurczak. Very beautiful cup. O! Zezarłam wszystko z tego stoła. Nie chcesz zagrać na harfie? Chyba nie. Tego się nie da zebrać. Tam jest jakieś jabłko na górze. Tu jest jakaś gęś zamknięta, trzeba ją uwolnić. I can't open the cage. No, oczywiście. Przyszła tu tylko po to, żeby mi powiedzieć, że nie może otworzyć tej klatki. Dobra, idziemy na górę. Jest jakiś smog. Smaug. Chodź, chodź. Musimy zbadać smoka. Gryź ją w tyłek. Dziunie, czy ten, czy gęś? Statue seems that it wants to hold something. O, super, świetnie, dzięki za info. Nie, to się nie da. Nie da się przejść. I co teraz? Nie mamy żadnych przedmiotów. Mamy zero przedmiotów, Dziunix. Nie mogę tego zrzucić.
Weź machnij łapką coś. Po brzuszku. Na harfie się nie da zagrać, no właśnie nie, bo ją przywoływałam tutaj, ale ona idzie do tego stołu. No, ona idzie do tego stołu. Najpierw gęś, potem dziuń. Spoko. No niżej się nie da. Tu mamy jakąś gwiazdkę w lodzie. Też jej się nie da. Może da się tam jakoś wejść? Nie, no tędy to nie. Weź chodź jeszcze do tej fontanny. Albo chodź, albo tu, ten, bo tu gwiazdka taka spada z nieba, Dziunia. Nie, ona to przeszukuje, ale nic tu się nie da. Nie da się niżej zejść. Właśnie klikałam tą kulkę, ale... Coś nie pyka. Nie, dobra, Boże, to jest fasola. Mogę z nią zejść? Z niej? Nie. Aha, to jest... W ogóle na tej fasoli coś było. No nic tu nie ma. Z tej strony nic nie ma. No chyba, że w jednym z tych stożków penisowatych jest coś, ale trochę wątpię. I ty myślisz, że masz progres, a to tylko do Achika? Can be put in the dragon's paw. Aha, czyli jednak teraz go weźmie. Pozdro 600. O, matko. No, ale tego nie wezmę. Gdzie była jeszcze druga kulka taka? Już sama nie wiem. O, tam jest jabłko. Widzicie to? Jestem ciekawa jak do tego jabłka. No tutaj jest druga kulka przy gęsi. Weź ją. Wiedział. Ale to jest głupie, że trzeba było drugi raz to kliknąć w ogóle. No miau, no. Dajesz, Junia. No, bierz to. Może jakiś dziwny odgłos mam zza okna. Ktoś się chyba uchlał. Hopsa, hopsa, hopsa. Chodź, chodź, Dziunia. Idziemy wsadzić w łapę. Idziemy dać w łapę temu dragonowi. Maybe it's like this. No proszę. Ja chcę wejść tam, bo tam jest jabłko. To jest do góry, Dziunia! Gdzie ty idziesz na dół? O matko. Co to jest? To trzeba im chyba też coś wsadzić. Chlejoki, nie wiem jak można. Jak ona klęknęła do niego. The statue of the warrior as paid on his shield. Doszła do jakichś wniosków, ale nie wiem. A tu? Gdzie nix, bo ten ma berło.
W momencie życia nazwaliśmy ją Junia, w sensie nie nazwiemy jej już inaczej, bo na to za późno, ale mogliśmy ją nazwać Gretchen. Nie wiem, ja jakoś wszystkie kobity ostatnio Junia nazywam, także... Rozumiem, że berło cię nie interesuje. A! Dało się tu wejść. Skaczę po chmurkach! Gdzie tu było to jabłko? O! O, mam jabłko. Tylko no... Nic nam to nie dało. Chyba, że teraz będę mogła wyciągnąć miecza. Jest go... Nie, ja nie oglądam żadnych kucy! Fujka, obrzydliwość. Najpierw mnie sam Fu zaraził Dziunią, potem wszyscy inni. Chodź, będziemy miecza wyciągać. Dziunia, nie jesteś moim szefem. Ona ma tu daleką drogę do zejścia. Nie wiem, czy ona ogarnie. Pora na giligi. Aha. It was easy to pull the sword out. To nie mogłaś go zabrać od razu. Musieliśmy się tu wracać. Chodź, Junix. Nie chcesz tego zabrać teraz? Czasem. Nie, to nie wchodzi w grę. Jest głupie, że dopiero teraz wyciąga miecza, jak wie, że może do niego klęknąć. O, matko. Chodź, wsadź mu miecza. Coś powinniśmy z tym zrobić, bo to tak jeden ma miecza, a reszta co? O, woda! Dziękuję, szpilki Jolki. Twoje zdrowie. No kurczę, no i co teraz? To jest jakaś skomplikowana zagadka. O Boże, Junix. O no, tam są rzeczy do zebrania. Ja je muszę mieć. O! Wyskańcy, że jak my wybierzemy ani od razu... Co? Ani razu wody, to ani umrze z pragnienia. Nie, nie umrę. Bo i tak piję wodę. Citrynka! Nie wiem po co te kolory, ale... musimy zebrać rzecz najpierw. Tam jest super secret rzecz.
jest super secret. Hotelu. Ach, nie da się tam skoczyć! To jest jakiś bullshit. Tak, muszę się sprawić, że zechce mi się sikać. Dziękuję, wiesz, buś. Że ja zrobię tak, ale nie, nie da się tak. O! Dało się. Secret, super tajne rzeczy. Zdobyte. Ej! Jakim cudem ja nagle mam kielich w ekwipunku? Jaki bullshit po prostu w tej grze. Nie ogarniam tego. Junia se sama poszła i zebrała sobie kielich. Ze stolika. O matko. I pewnie też go trzeba w łapę dać. Chodź, Dziunia. No, Dziunia se sama wzięła. Co my w ogóle zdobyliśmy teraz? To za dziwne buchate kulki. Nie mam pojęcia. Może jakaś kocia zabawka? No to jeszcze brakuje nam jednej rzeczy, tak jakby. Ja bym celowała w to, co jest na dole, tą taką gwiazdkę. Ale ja nie wiem, czy ona ją weźmie teraz, czy nie, bo to jest takie nieogarnięte w ogóle. Tu jest ta gwiazdka. I to wygląda jak jakaś tarcza w ogóle. Kłaczki. No weźże to. No! Dziunia. Boże, co ja mam z tobą zrobić? Nie, tutaj nie było tej gęsi. Ona była wyżej. Że nie jesteś potrzebna do przejścia gry, tylko samej Dziuni to zajmie sporo dłużej. No, też zaczynam mieć takie wrażenie. Też bym polizała tęczowego lizaka. Może tą gęś uwolni czy coś. Ojej. Tu nic. Weź coś zrób. Sama se lezie w ogóle, wywalonet. Kurczę, no nie wiem, co ja mam tu zrobić, no. To łabędź. Nic innego nie ma, oprócz tego smoka. Ona już nawet nie chce podejść. Ignoration! Boże, ignorancja tak bardzo mnie... Ojej!
Dziękuję za wszystkie. Dużo kotów dzisiaj. Bardzo dużo kotów. No Dziunia, nie chcesz zabrać tej tarczy. Albo powiedz mi, co mam zrobić, żeby się zabrała. Może w tej tęczy coś jeszcze będzie, no. Oh my goodness me. Nie. Nie, to ona już w ogóle też nie chce przyjść. Kurde, no bez sensu. To jest bez sensu. Cytrynie się skończyły soki, o nie, biedna cytrynka. Dobrze, dziękuję. Może tu coś jeszcze jest, no. Chociaż tutaj to nie wiem, to nie ma za bardzo. Cześć, Alunia. Ja bym spróbowała skoczyć kotem na te dzwony. Aha. Ej, faktycznie. Nie pomyślałam, a z tego parapetu mogliśmy spróbować. Może on to tyrknie. Dobra, chodź, chodź kot. Idziemy tyrkać. Nie, nie działa chyba. Niestety. Na ten nawet nie mogę. Znaczy on niby dosięga, ale nic chyba nie robi z tym. Spaść kotem z tego okna, spadnie na cztery... No. Ale ja spadałam tym kotem, ale na chmurki. Nie wiem, czy ten... Nie, coś mi się zrobiło na rączce. Coś to mnie spędzi. Niedobrze. Nie chcesz tu podejść do berła. Dobra, ten. Ma ktoś jakąś solucję? Czy coś? No, to byłby dobry plan. Ktoś ma jakieś solucje, może? No fajnie, ten kot przebiera tymi łapkami. Dziunia nie chce pucować berła. No. Nie chcę. Coś jest z tą gęsią też, ale nie można jej uruchomić. Ona tu podchodzi, ale nie wiem.
Jak to nie ma tej gry na YouTube? Nie no, z tych itemów, co mamy, to się nie da nic za bardzo, bo to są chyba jakieś dodatkowe itemy. No, rudy kot dziwnie przerosły nas wszystkich. To jest w ogóle kosmos, to znaczy, że nikt inny nie ma tego problemu. Co ja? To mnie wcale nie pociesza. Jak to możliwe, że nikt nie ma tego problemu? Może coś mi się zbugowało? Na przykład ona... Aha. I can only break it. No ale jak ja mam ci to break it? Czym? Dupą? Nie da się. Czym ja ci to mam break it? Ma 8 recenzji na Steamie. Raczej nikt nie zna tej gry. Jak to? Nikt nie zna tej gry. Co za bullshit. Najlepsza gra ever. Tylko utknęłam na gównianej tarczy czy coś. Tu się nie da podejść. Tu się nie da. Tu się nie da. Tu też nie. Też nie. Też nie. Nie da się. O, cześć Teo, hejka. Akurat wpadłaś jak utknęłam, może mi pomóż. To jest bardzo skomplikowana gra z kotem. Wylądowaliśmy w jakimś niebie. O, dziękuję bardzo. Cześć, pesymistyczny optymista, hejo. Cześć, Magog, dzięki bardzo za subka. 38 miesięcy, jej. I ja steruję tym kotem i jest Dziunia. I tam na górze są rycerze i ona nie chce tego zabrać, bo ona chce to czymś rozbić. Ale nie wiem czym. O, podchodzi i ma wywalone. I ja sobie tu wchodzę do góry. Łapu capu. O. Tutaj był super stół, z którego zabraliśmy kielich. Do tego nie chcę podejść w ogóle. Ale tu na końcu jest gęś. Z którą też nic nie można zrobić. O. Świecznikiem nie chyba. Aha. Ja ją wzywam miauczeniem, ale ona się wolno bardzo porusza. Nic nie mam w ekwipunku. O, podchodzi i ma wywalone. Nie, nie mogę w ogóle tych przedmiotów... dzięki, Dawidowski. Dawidowski nam zrobił imprezę i dostał odznakę. Gratuluję. O matko, nie mogę z prawej strony używać tych przedmiotów, bo one są takimi dodatkowymi, jakimiś sekretami czy coś takiego, więc jakby nie można ich użyć. Poza tym Dziunia by sama jakby użyła w momencie, kiedy by wiedziała, że trzeba. I dziękuję pesymistycznie za kotka. Na Steam z tej gry jest tylko jedna dyskusja, że gra się crashuje przy czwartym chapterze i jak to naprawić? O nie! Mogę na stół wskoczyć? Na nim... Aha! I Dziunia zabrała berło! Sama z siebie. Ona jest nienormalna. Ona w ogóle nie robi tego, co ja chcę. W ogóle to był kielich, który ona zabrała i wstawiła temu rycerzowi, zaraz ci pokażę. Bo to był taki smok, żeśmy mu wsadzali w łapę.
O, i ten. O, i tu kielich mu wsadzaliśmy. I ona teraz zabrała temu jednemu rycerzowi to berło. I pewnie tym berłem rozwali to ja pierniczę, to jest po prostu jakieś popierniczone w mózg. Co za gówno. No, ale przyszła Teo i się udało. O Boże. Mój kot ma o to samo do mnie pretensje, o nie? Dobra, chodź z Junia. Weź rozwal to coś. Ja nie mam pytań po prostu. Co się tu dzieje? Co to za dziwna gra? O, matko. Dobra, zebraliśmy gwiazdę. Teraz pytanie, czy ta gwiazda uwolni gejś? Czy co ta gwiazda robi? Zruszycie, żadna zagadka na Habsburgach, czy nie będzie problemem? No, oczywiście. Oh my goodness. Że tą gęś, tą gwiazdą trzeba naładować, nie wiem. Będzie fajna funkcja w Habsburga 3, spodobała mi się. To taka przyjemna niespodzianka. Ojej. Dobra, nie da się. Może do harfy jest, no może. Chociaż ona tam wcześniej nie chciała podchodzić. No. Do tej harfy w ogóle nie ma tego okieneczka takiego z nią. No chyba, że ta gwiazda to tarcza. Zaraz zobaczymy. Bo może to przy tych rycerzach jednak. Może Junia była dziewicą i była niepewna, czy chce berło, czy nie. O my gosh. No, wstawiła. Tylko, że to tarcza to nie jest, ale jakiś lizak mu wstawił. Done! Super. I co teraz? Tu! Dionix! No ja nie mogę! Dionix, musisz przyjść. Pociągnąć za sznura. Ach, ta muzyczka taka. Chillatowa. Chodź. Berło leży, to teraz pociągnij. Jej! Koniec! Need a paw, made in heaven. I budzik dzwoni. Do szkoły! Czas do szkoły, Dziunie! A to wszystko jej się śniło! A. A. Kotek. Teraz zaczyna się prawdziwa gra. Dobranoc, Beata. Słodkich snów. And you. Aww. Freud by miał używanie przyjścia. Gierko urocze, fajny pomysł z tym miauczeniem. No, fajny motyw. O, tutaj nawet można się potem wrócić chyba do konkretnych poziomów, z tego co widzę. Nie mam zebranych wszystkich rzeczy. Achievementy chcę zobaczyć. Achievement haven't unlocked yet. Boże, dwóch achievementów mi brakuje. Ogólnie pomysł fajny i całkiem niezłe zorganizowanie, ale
Czasami to działało tak 2 na 10. Jakaś ostra cenzja, na przykład kiedyś to zakończenie jest jakieś z dupy. Fajna gra, ale dziwnie czasem nie kuma i zakończenie jest się. No, tak trochę. Trochę taki bullshit w sumie. Ale taka gierka, ona w sumie za 7 zł była, więc... wiecie... zbieram wszystkie gry z kotami, także... także kot był, tylko Junia go nie miziała. I ja myślę, że w tym największy problem, że nie było tego miziania kota. Mam zablokowane osiągnięcie. Muszę znaleźć wszystkie dziwne rzeczy w tych poziomach. No, wszystkie... No, muszę znaleźć te znajdźki, dokładnie. I to na tym to polega. No, nie było pytania. Czuję się trochę zawiedziona. Dobrze, ale myślę, że będziemy kończyć tego live'a dzisiaj. Późno jest. Ziewa mi się. A jutro też trzeba live'a zrobić. I żeby inaczej. Trzeba się trochę postraszyć. No. Czy ktoś jeszcze robi jakieś live'y? Żebym mogła was wysłać, czy już nie? Żebym mogła... A! Boże, usłyszałam się 2 razy. Nie, już nikt nie robi live'ów. No to przykro mi, będę musiała was pożegnać. O, Legion, woda. Twoje zdrowie, Legion. Tak, zapraszamy na Discordy, zapraszamy jutro na live'y. I ten, trzymajcie się cieplutko, życzę wam dobrej nocy, kocich snów. O, siostra przyszła akurat na koniec. Ale miło mi, że zajrzałaś. Pozdrawiam cię cieplutko. No, także ten. Także trzymajcie się i usłyszymy się jutro, mam nadzieję. No, pa!